Witam moje kochane koziorożce w czytaniu na wrzesień. Zaczniemy od energii ogólnych i następnie przejdziemy do kariery i finansów i później do miłości. Wszystko będzie w pasku na dole, więc można sobie przewijać poszczególne sekcje. Jeżeli Was coś nie interesuje, to możecie sobie przeskoczyć. Szanuję Was czas. Także kochani, zaczynajmy. Zobaczmy, jaka jest właśnie ogólna energia na wrzesień. Ogólna energia na wrzesień. Coś pięknego Was czeka we wrześniu. Jakieś błogosławieństwo do Was idzie. Jakaś miła niespodzianka od wszechświata. Coś, co sprawi, że będziecie szczęśliwi, radośni. To będzie coś, co Was zaskoczy, coś, co będzie takie właśnie niespodziewane. Zobaczmy, co jeszcze. Macie też energię oddychaj, tak? Czyli co to znaczy? To znaczy tyle, że nieważne przez jakie trudności przechodzicie, po prostu uspokójcie się, tak? Nie dajcie się wpętlić właśnie w tą energię tego stresu, tak? Ważne będzie, żebyście właśnie uspokoili swój umysł, zrelaksowali się, czyli cokolwiek Was relaksuje, czy to jest spacer, czy to jest kąpiel z pachnącymi olejkami, czy to jest sport, cokolwiek to jest, zróbcie to, tak? Jeżeli złapiecie się na tym, że coś, że za bardzo będziecie się, po prostu za dużo energii będziecie poświęcać jakiemuś kłopotowi bądź jakiemuś problemowi, to pamiętajcie, żeby zrobić 3 kroki do tyłu i spojrzeć na wszystko z dystansem i też po prostu odwrócić, tak, umysł i energię Waszą od tego problemu i skupić się wtedy na czymś innym, dlatego że to może być coś, na co nie macie do końca wpływu, tak? Dlatego się nie denerwujcie, ponieważ coś pięknego do Was idzie. Tutaj już się tlą takie gwiazdeczki, tak? Czyli spokojnie, będzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Oczywiście to może być na tle, nie wiem, miłości, to może być związane z karierą, z czymkolwiek w Waszym życiu, tak? I zobaczmy jeszcze jedną energię, poproszę. Okej, no to ma sens. To jest energia, która mówi o tym, że jest coś, coś się dzieje w Waszym życiu, albo coś się właściwie bardziej, coś się wydarzyło, co wyciągniecie znowu na powierzchnię i jakby teraz jest czas na to, żeby uzdrowić. Uzdrowić to, co gdzieś tam żeście zagrzebali, co Was bolało, tak? I tak jak mówię, to może być o miłości, to może być cokolwiek innego, jakkolwiek z Wami to rezonuje. W każdym bądź razie ta energia jest po to, żeby dodać Wam odwagi do tego, żeby spojrzeć w to, w co boicie się spojrzeć, tak? Wygrzebać to z głębi Waszej duszy czy serca i właśnie tutaj będziecie mieć szansę we wrześniu, szansę i odwagę do tego, żeby zajrzeć do tego i uzdrowić po prostu to, tak? Zobaczmy teraz, moi kochani, czyli bardzo, bardzo głęboka energia, bardzo duchowa. I zobaczmy, co, moi kochani, natomiast pamiętajcie, że to Wam przyniesie jakieś błogosławieństwo. W samym tym procesie, sam ten proces będzie błogosławieństwem, dlatego że on otworzy Wam drzwi na coś nowego. I teraz zobaczmy, co się dzieje w karierze i w finansach, jeśli chodzi o wrzesień. Co koziorożce powinny wiedzieć na temat kariery i finansów?
10 pucharów. Wow, no kochani, jeżeli. Okej, bardzo pomyślny, bardzo pomyślny. Wow, bardzo pomyślny miesiąc. 10 pucharów i już wam zaraz będę opowiadać. 9 pentakli. O, nie, no słuchajcie. Lepszych kart nie można mieć. 10 pucharów, 9 pentakli i cesarzowa. Czeka was naprawdę jakiś, po pierwsze, niesamowity zastrzyk pieniędzy albo po prostu pieniądze będą do was płynąć ze wszech stron, moi kochani. Niektórzy z was właśnie we wrześniu będą się bardzo koncentrować na pracy i na finansach i naprawdę to są najlepsze karty, jakie można mieć, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Niektórzy z was będą w końcu zbierać plony, jeśli chodzi o swoje projekty, tak? Jeżeli mówię do koziorożców, które pracowały przez ten rok na to, żeby, o Boże, a pod spodem ma. Tak sobie spojrzałam, pod spodem jest 10 pentakli. No, kochani, to jest szokujące. To są najlepsze karty. Najlepsze. To jest jakiś ogromny sukces. Będziecie zbierać plony. Pieniądze po prostu będą do was lgnęły i będą przychodziły do was ze wszech stron. Oczywiście pamiętajmy o tym też, że. Jeżeli jesteśmy zablokowani na dobrobyt, to on nie może do nas przyjść, tak? Czyli ci, którzy są zablokowani, mogą nie doświadczyć aż takiego, no bo to tu jest po prostu, to jest teka, nie, po prostu w życiu czegoś takiego nie widziałam. Te karty mi mówią o ogromnym bogactwie. Niektórzy z was po prostu już sobie bardzo dobrze radzą finansowo, mają bardzo fajną sytuację finansową i ona będzie wręcz jeszcze powielona, tak? Nawet ci, co właśnie, co po prostu nie mają żadnych problemów finansowych. Kochani, tutaj dla niektórych z was się szykuje awans, tak? Niesamowity awans. Niesamowity mówię, bo to będzie przeskok. To może być po prostu przeskok ogromny, tak? Jeśli chodzi o. To nie będzie jakiś tam awans, którego możecie się tam. Znaczy, może i się spodziewacie, tylko chodzi mi o to, że on będzie na ogromną skalę. Niektórzy z was tutaj się zajmują swoim biznesem. Świetnie sobie dają radę samemu, są finansowo niezależni. Niektórzy dostaną coś w spadku. Kochani, nie wiem, ja mi się wydaje, że no, jak macie ochotę zagrać na przykład w jakąś loterię, to spróbujcie sobie. Chociaż ja nigdy nie namawiam na loterię, wiecie, ale na przykład już bardziej pochwalam inwestowanie. Jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że coś, że się powieli pieniądze. W każdym bądź razie, kurczę, zainwestujcie w coś. Oczywiście pamiętajcie, żeby to nie jest porada finansowa, pamiętajcie, żeby później nie było. Ale no, tak sprzyjającej energii, jeśli chodzi o finanse, nie widziałam nigdy jeszcze. Jak w żadnym moim czytaniu nie widziałam nigdy takiej obfitości. I ci, co właśnie pracowali przez dotychczas w ciągu roku nad pozyskiwaniem właśnie źródeł finansowania z różnych kierunków, z różnych stron, to teraz będziecie zbierać plony tego lub będziecie mieć jeszcze nowe pomysły, będziecie i w ogóle macie tak płodną energię, musicie wiedzieć, że teraz tak, jeżeli będziecie mieć jakiś pomysł we wrześniu na coś, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że on wam przyniesie ogromny sukces i
pieniądze. Ja nie wiem, to jest, to się w głowie. O, dla niektórych z Was może możecie dostać w spadku ziemię, dom, mieszkanie. Nie wiem, czy chcę wyciągać więcej kart. Słuchajcie, to jest po prostu w życiu, naprawdę w życiu nie widziałam czegoś takiego. 10 pucharów, nie dość, że pieniądze to satysfakcja, radość, robienie czegoś, co kochacie, bycie niezależnym, bycie bossem, tak, liderem, umiejętność pozyskiwania właśnie, pozyskiwania finansów z różnych źródeł. Zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o okej, i tu mamy takie energię, że wyżeście sobie ciężko na to zapracowali, wiecie, to po pierwsze. I było ciężko czasami, było ciężko. Trzeba było. Macie tutaj taką niekomfortową sytuację. Możliwe, że ona. Ona może dotyczyć. Dobra, już widzę. Ta sytuacja będzie dotyczyć, ta niekomfortowa, tych 5 mieczy, może dotyczyć tej sprawy spadkowej. To oczywiście będzie nie dla wszystkich koziorożców, ale jeżeli coś do Was idzie, takiego zupełnie zaskakującego, może niektórzy się nawet spodziewają tego, tak, ale dla większości czuję, że to nie. Tutaj mogą być kłótnie, tak, na zasadzie podziału tego wszystkiego, tak? Czyli nie wiem, jaką macie rodzinę, każdy z Was ma na pewno inną, ale czasami właśnie mówią, że z rodziną najlepiej na zdjęciu się wychodzi, tak? Bo jeżeli chodzi o pieniądze, to każdy chce położyć łapkę na swoim. Oczywiście nie wszyscy mają taką rodzinę, ale tu na pewno niektórzy będą mieć konfliktową sytuację, jeśli chodzi o sprawy spadkowe. Natomiast macie tutaj taką waleczną energię, także wywalczycie sobie co wasze, zdecydowanie. Słuchajcie, jesteście, pieniądze do Was po prostu będą płynęły ciurkiem. Ja poproszę jeszcze ostatnią kartę. Co powinniście wiedzieć? Okej. Nie będziecie się spodziewać, to będzie niespodzianka i też ważne jest, żeby w tych kwestiach finansowych słuchać intuicji, ponieważ ona w tym wrześniu będzie Was bardzo dobrze prowadzić, jeśli chodzi o sprawy finansowe. I odkryłam jeszcze dwie karty. Będziecie robić to, co kochać. Niektórzy z Was będą mieć ofertę pracy, niesamowitą ofertę pracy, która będzie spełnieniem Waszych marzeń. To będzie coś, co będziecie kochać robić. Niektórzy z Was będą mieli do wyboru nawet. Natomiast jest to taka oferta, która będzie Wam przynosiła właśnie niesamowitą satysfakcję, czyli moje koziorożce, będziecie mieć szansę, jeżeli nie robicie jeszcze tego, co kochacie, będziecie mieć szansę, dostaniecie ofertę, tak? Bo oferta od losu tutaj jest taka szansa na to, żeby otrzymać właśnie ofertę, niekoniecznie też pracy, to nie musi być oferta pracy, ale chociażby nie wiem, oferta współpracy, jakiegoś projektu, jakiegoś założenia jakiegoś nowego biznesu, to naprawdę może być cokolwiek, tak? W każdym bądź razie wiele z Was właśnie, też koziorożce moje kochane, będą robić coś, co będzie pomagało innym ludziom, co będzie uzdrawiało innych ludzi, co niektórzy z Was właśnie osiągną sukces ogromny, jeśli chodzi o karierę właśnie w tej dziedzinie, tak? To może być też praca naukowa, zarówno jak i jakaś uzdrowicielska, tak? I uzdrawiać można oczywiście na różne sposoby, konwencjonalne, niekonwencjonalne, także cokolwiek, co sprawia, że ludzie czują się lepiej po prostu.
Także kochani, przecudowna energia. W życiu nie widziałam tak cudownego czytania, obfitego. Także zbierajcie plony, moi kochani, i naprawdę będziecie się czuć na fali, jeśli chodzi o sprawy finansowe i kariery. Także macie moc, nie bójcie się podejmować decyzji, dlatego że pieniądze po prostu Was szukają, chcą do Was przyjść. Kochani, miłość. Miłość. Zobaczmy, co w miłości. Dobra, no i zobaczmy. Okej, kochani moi, słońce do Was idzie, radość, spełnienie marzenia. Po tym, jak być może wszystko runęło, lub dla niektórych wszystko. Przepraszam, nie będziecie się spodziewać. Po prostu w formie niespodzianki przyjdzie do Was miłość. Miłość, moi kochani. Zaraz rozłożymy dalej tą energię. Zobaczmy, co tu mamy w przyszłości. Albo czekaliście na przeprosiny od kogoś, lub byliście winni komuś przeprosiny. Zaraz też to zweryfikujemy. Moi kochani, co Was czeka? I tutaj chyba Tarot Wam nie chce do końca powiedzieć, co Was czeka. Też zaraz zobaczymy dokładnie. Oczywiście ja Wam troszeczkę opowiem, ale... moi kochani, okej, w głowie macie, czyli Wy macie kogoś na oku, Wy macie kogoś na oku. Wy macie kogoś na oku i ten kto jest ktoś, kto albo Was wcześniej odrzucił, albo Wam po prostu... bo Wy, moi kochani, no albo Was odrzucił, albo Was skrzywdził w jakiś sposób. Stąd tutaj te przeprosiny, tak? W każdym bądź razie Wy marzycie o kimś, ale głęboko w środku czujecie, że ten ktoś nie zasługuje na Was. Natomiast macie ogromne, ale to ogromne po prostu przyciąganie do tej osoby. Macie jakby założone kajdany, no nie wiem, czy Wy widzicie, założone kajdany wręcz na siebie. Tak silna jest, tak silne jest połączenie z tą osobą, moi kochani. No właśnie, Wy nie wiecie, co macie zrobić, moi kochani. Jesteście troszeczkę oszołomieni, jeśli chodzi o całą sytuację. Natomiast idzie do Was miłość, jest połączenie. Jako wynik macie kochanków. Dla niektórych z Was idzie do Was nowa osoba. Dla tych, co są sami. A do niektórych z Was może powracać dawna miłość. I to jest taka miłość, która, tak jak mówię,
dużo między wami się wydarzyło i macie niesamowite połączenie, tak? Jest wam ciężko zapomnieć o tej osobie, chociaż uważacie, że powinniście. Natomiast jest ona, mam takie dwie sprzeczne złe energie, tak? To jest ktoś, kto jest tak naprawdę spełnieniem waszych marzeń, ale ponieważ nie zachowywał się w porządku wobec was, to po prostu czujecie, że nie powinniście przyjąć tej osoby z powrotem. Zobaczmy, czy ta próba tych przeprosin, czy to było coś, na co wy czekaliście, ale się nie wydarzyło, czy wydarzyło się. Czy może się wydarzyło? Zobaczę. To jest ktoś, kto chciał was przeprosić, ale jest zbyt dumny, żeby to zrobić, bo jest zraniony. Nie wiem, co się wydarzyło między wami, ale ten ktoś na pewno ma do was uczucia. Natomiast z jakiegoś powodu postawił wysoko bardzo mury i nie ma odwagi, nie miał odwagi po prostu przeprosić. A drugi scenariusz jest taki, że to wy nie przyjęliście tych przeprosin, ponieważ ten ktoś nie zachował się dojrzale i to wy jesteście tym zranionym wojownikiem, tak? To wy postawiliście wysoko mury. Także tutaj oczywiście, wiadomo, można odwracać energię. Teraz tak, zobaczmy tą teraźniejszą teraźniejszą energię. Moi kochani, tu też coś może wyjść na jaw, coś, co was zupełnie zaskoczy. Jakaś prawda może wyjść na jaw i bardzo mnie intryguje ta tajemnicza energia kapłanki. Ale zanim to zweryfikujmy właśnie to słońce i wieże. Ok, będziecie zaskoczeni, że ta osoba chce powrócić i tym razem dać wam to, na co zasługujecie. Tym razem potraktować was tak, jak należy. Zobaczmy kapłankę. Kapłanka. O czym jest kapłanka? Wy będziecie się wahać, co zrobić. Wy nie będzie... Okej. Okay. Wy, żeby podjąć decyzję, cóż zrobić z tym, po pierwsze, z tą rewelacją albo z tym powrotem, tak? Bo to może być... Niektórzy z was czekają tylko na przeprosiny. Chcieliby dostać przeprosiny od tej osoby. I to jakby... I w tym momencie będziecie w stanie po prostu ruszyć do przodu, tak? Natomiast czujecie, że tu coś się stało takiego, co nie może być tak zostawione. Tu musi być coś dopowiedziane, tak? Postawiona kropka nad i. Niektórzy z was nie chcą z powrotem tej osoby. Niektórzy chcą, ale wiedzą, że nie powinni. A niektórzy właśnie nie będą potrafili podjąć decyzji, co mają zrobić. Natomiast pamiętajcie, słuchajcie swojej intuicji, tak? Macie ogromną intuicję w tej kwestii, bardzo. I wy będziecie wiedzieć, co zrobić. Jeszcze jedną kartę poproszę. Tak, decyzja na temat czego? Decyzja na temat tego, czy dać serce tej osobie, czy dać szansę tej osobie. Ponieważ wy ją kochacie. Wy ją kochacie. Ona musiała wam zrobić coś niefajnego, bardzo, bardzo brzydkiego, że wy zastanawiacie się, co z tą osobą zrobić.
Niektórzy z Was będą mieli wybór między dwoma osobami. Tutaj oczywiście to jest czytanie ogólne, więc ja odbieram bardzo dużo, kilka scenariuszy. I tu nie widzicie tej karty. I zobaczę właśnie, o czym jest. No tu na pewno będzie Was kusiło, bo jest niesamowita chemia między Wami. Niesamowite połączenie. To jest ktoś, kto do kogo Was tak ciągnie, że nieważne jak ta osoba, co ta osoba zrobiła, zrobi, co on wyrządziła, to Wy po prostu nie potraficie się, jak ona wchodzi do pokoju, do pomieszczenia, w którym Wy jesteście, to Wy nie potraficie po prostu opanować tej swojej żądzy, tak, do tej drugiej osoby. Kochani moi, no właśnie, no to jest po prostu niepohamowana energia. Przed tym się ciężko obronić i macie rydwan, tak? Czyli po prostu Wy będziecie chcieli do przodu z tym iść, tak? Bo nie będziecie się potrafili oprzeć. A dla niektórych z Was mam, naprawdę odbieram, że będziecie mieć do wyboru dwie osoby. Wow. Tak, zdecydowanie. Niektórzy z Was mogą być w takiej sytuacji, że są z kimś i kiedy powróci ta osoba, do której macie takie niesamowite, z kim macie takie niesamowite połączenie, będziecie musieli zadecydować, co zrobić z tą osobą, tak? A dla niektórych wszechświat Wam, moi kochani, wszechświat jakby chce, żebyście wy byli z tą osobą i jakby pomaga Wam tutaj w okolicznościach i stawia Wam na drodze po prostu, jakoś ułatwia Wam spotkanie z tą osobą. Jest jakby po Waszej stronie i moi kochani, dla niektórych z Was ta osoba powraca zmieniona, tak? Zmieniona, ponieważ ona tutaj oferuje Wam. To jest król pentakli, tak? To jest ktoś, kto chce zaoferować stały związek. I także sprawiedliwość mówi o tym, że ta osoba zdecyduje się w końcu, jeżeli Was nie przeprosiła właśnie, zrobić ten krok i w końcu wyjść ze swojego ego i przyjdzie Was przeprosić, tak? I chcę Wam tym razem zaoferować coś stałego. Zobaczmy teraz. A tak jak i mówię, naprawdę przepraszam, mam kilka tych scenariuszy, a dla niektórych z Was Wy będziecie mieli do wyboru dwie osoby, tak? Ktoś, kto Wam oferuje coś stabilnego, coś stałego, ktoś, kto wraca z przeszłości, z kim macie takie połączenie, gdzie ciężko będzie Wam się oprzeć, tak? Teraz tak, Wy się boicie podjąć decyzję, będziecie się bali podjąć decyzję, będziecie nie będziecie pewni, co macie zrobić, nie będziecie niektórzy z Was wręcz nie będą chcieli podejmować decyzji, tak? Będą się bać, to szczególnie ci, którzy będą mieli do wyboru opcje, tak? Ci, co są sami,
będą się zastanawiać, czy dopuścić tą osobę z powrotem, tak? Bo oczywiście wy nie będziecie ufać, że ta osoba się zmieniła. Natomiast tutaj karty pokazują, że ta osoba ma tym razem dobre zamiary. Tak, wy przezwyciężycie po pierwsze tą oczywiście niemożność podjęcia decyzji, nabierzecie po prostu klarowności, jeśli chodzi o to, co wy chcecie, czego chcecie, tak? I tak jak mówię, słuchajcie tej intuicji i tak naprawdę w głębi duszy wy chcecie się pojednać z tą osobą. I zobaczmy ten wynik, tak? Czyli kochankowie, no, moi kochani, połączenie dwóch dusz i serc. Spełnienie marzeń, gwiazdy macie, gwiazda, spełnienie marzenia, czyli wiele moich koziorożców, które czekały na powrót kogoś, to wasze życzenie się spełnia. Dla niektórych z was przychodzi do was ktoś, kto, jeżeli to jest nowa osoba, przychodzi do was ktoś, kto jest spełnieniem waszych marzeń. I nawet ci, co zdecydują się nie przyjąć tej przeszłej osoby, to w momencie, kiedy będziecie w stanie ją wypuścić, tak? Jeżeli potrzebujecie tylko od niej kropkę nad i, to dostaniecie tą kropkę nad i to Wam pozwoli odejść, tak? I ułożyć sobie nowe życie. Także, tak jak mówię, w każdym bądź razie, tak czy siak jest powrót osoby z przeszłości i od Was zależy, czy chcecie ją przyjąć. Droga wolna. Bardzo mocne karty, macie bardzo dużo głównych arkan. Szczególnie właśnie tutaj, jakby jakie macie stosunek do całej tej sytuacji, tak? Wy chcecie być po prostu z tą osobą, nie potraficie się oprzeć jej, marzycie o niej, myślicie o niej, cały czas macie. Wyobrażacie sobie, tak, jakby to było być razem fizycznie. Wspominacie właśnie te czasy wspaniałe, kiedy byliście razem. I tak jak mówię, niektórzy z Was potrzebują kropki nad i do nich idzie nowa osoba, która będzie da Wam to, na co zasługujecie. Tym razem równe zasady, tak? Nie ktoś, kto będzie Wam okruchy rzucał, tylko ktoś, kto Wam chce dać cały bochen chleba. Ktoś, kto Wam da Wam szczęście, ktoś, kto będzie Waszym spełnieniem marzeń. Ktoś, kto jest Wam przeznaczony. Niesamowite połączenie, moi kochani. Ja jeszcze na koniec, o, zobaczcie, tak? Dla niektórych, tak, powrót z przeszłości, tak? Czegoś, co już się wydawało martwe, generalnie zakończone, tak? Tu się cały czas ogień nadomytlił i proszę bardzo, powrót. Do niektórych z Was może powracać osoba z poprzedniego życia, jeżeli wierzycie w takie rzeczy, tak? Moi kochani, i na koniec Wam jeszcze taką radę, wskazówkę dam. A propos całej tej miłosnej sytuacji. Kochani, jeżeli jesteście tą osobą, która czeka na powrót tej drugiej, to pamiętajcie, że jest powód, dlaczego nie wiem, rozłąka była potrzebna. Dlaczego jeszcze czekacie? Dlaczego to tak długo trwa, tak? Dlaczego ta osoba jeszcze nie wróciła i tak dalej, i tak dalej. Lub jeżeli jakieś przeszkody były, tak? Lub są dalej. Pamiętajcie, że musicie spojrzeć na to wszystko z szerszej perspektywy, tak? I wiedzcie, nie traćcie nadziei. Ta karta mówi, nie traćcie nadziei. Miejcie po prostu w głowie
że to, co widzicie teraz, to, co jest przed wami, może wam się nie podobać. Natomiast wszechświat ma dla was plan, który tak naprawdę ta cała przeszkoda i to opóźnienie będzie błogosławieństwem w pewnym sensie dla was, tak? Zobaczcie, błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Oddychajcie, tak? Spokojnie. Ufajcie, że to, że czekacie, jest idealną okolicznością, tak? Że tak ma być. Dowiecie się później dlaczego. I to się świetnie tutaj wiąże z tymi kartami i właśnie to, co moi kochani, niektórzy z was właśnie będą przez to, że ta osoba powróci, postawi wam tą kropkę nad i, będziecie w stanie uleczyć, tak, tą relację, to co się stało i albo zacząć od nowa z tą osobą, albo zacząć od nowa z kimś innym. Ale pamiętajcie, to jest karta, która mówi, nie traćcie nadziei, tak? Nie znacie całego planu, oczywiście nie wiecie, co jest za rogiem, natomiast wszechświat wie, co robi. I to jest na pewno na waszą korzyść. Kochani moi, tym akcentem kończę to czytanie. Życzę wam cudownego września. Całuję was mocno. Pozdrawiam, buziaki, pa.